Witam serdecznie. Chcę dzisiaj opowiedzieć o swoim ciągniku. Mam już go ponad rok. Kupiłem nowy w 2017 roku. W lipcu, 28 lipca dokładnie. I chciałbym się podzielić opinią na ten temat. Na temat tego ciągnika. Jest tu skrzynia czterobiegowa. Cztery zakresy. Cztery półbiegi. Na trójce też C3 daje rady, ale jest strasznie sucho i ciężko na ciągu. Więc jeszcze na C2. Ma tempomat. Jest tutaj tak, jest taka funkcja. Przód, tył jest zaprogramowane, przód, tył, tutaj tym włącznikiem, bez użycia sprzęgła. Dobra funkcja i też smart stop, wciskam hamulec i ciągnik staje bez włączania sprzęgła. Puszczam, jedziemy, hamuję, stajemy. Amortyzowana skrzynia, przepraszam, amortyzowana przednia oś. Teraz ją wyłączymy. Zjechało. Teraz pompuję. Okay. Co tu mogę powiedzieć? W tej chwili jeżdżę z grubarem agromaszu. 2,60 szerokość, 5 łap. I mamy tak, ustawione mam na 2,40, bo jeżdżę czasami na nakładkach, więc tak mi wychodzi. Średnie spalanie, co tam jest od góry. Czas, no prawie godzina. 9 km przejechane, 14 litrów spalił. 14 litrów spalił mi w tym czasie. Hektar 92 jest zrobione. 14 litrów na godzinę, 2 hektary na godzinę wydajność pracy i 7,3 litra to jest wynik na hektar, tyle pali. No tutaj służy do różnych autów. Ustawienia w skrzyni, kiedy mają się biegi przerzucać same, jakie są ustawione na automatyczną zmianę biegów, to jest przy jakich obrotach ma się zmieniać. Tutaj jak się odpala ciągnik, to jest jaki bieg do przodu, jaki do tyłu. Tutaj jest, a to właśnie nie wiem co to jest. No i tutaj poślizg, ja mam na minus 1, może być od 4 do minus 4. Plus 4, minus 4 poślizg przy ruszaniu. Natomiast to jest ustawianie właśnie szerokości maszyny, kiedy ma zaczynać liczyć hektary. To mam ustawione na wtedy, jak opuszczam. Jak opuszczam, to mi zaczyna liczyć. Jak podnoszę, to przestaje liczyć hektary. A, tutaj jakieś. Ile jest jeszcze do przeglądu? Miałem niedawno robiony przegląd na 600 motogodzin. Jest temperatura z oleju w skrzyni. A tutaj są funkcje. Przypisujemy do poszczególnych. Tutaj mamy te przyciski F3, F4. To ja mam tutaj właśnie przód, tył, rewers. Jeszcze tam od spodu jest F5. Można ustawiać sobie na przykład właśnie przód, tył. Co tam jeszcze można ustawiać? A i teraz też może liczyć nam hektary, przyciskając F5 na przykład. Okay, tutaj czy to ma być
litr, metry, ha, czyli godzina, czy hektar. To jest po polsku, wolno polskie, czy tam na Europę. Tutaj jasność wyświetlacza się ustawia. No jestem zadowolony z ciągnika, bo on naprawdę jest wygodny bardzo. Ma amortyzację siedzenia przód, tył, góra, dół. To jest bardzo wygodne. Tutaj mamy trzy wyjścia hydrauliczne, no, mechaniczne sterowanie, to jest też no, wygodne tutaj jest. Tak, załączony jest przedni napęd, tutaj się blokadę załącza. To jest tryb polowy, a to szosowy, czyli jak w polu pracujemy, zaraz jak sobie włączymy na, o, na automatyczną zmianę, to jak jest na trybie polowym, to będzie nam przerzucać tylko na tym zakresie. Wyżej nie da rady, niżej też nie da rady. A jak włączymy na szosowe, to sobie możemy przerzucać po kolei. No, C3, C4, D1, D2. O, o, już nie chcę mały, dawno bo nie ruszył. Tak jak delikatnie dajemy, to nam spada albo rasta po łbie, a jak damy mocno, to cały zakres nam spada. No, wzrasta czy spada, cały zakres. Czyli jak damy na, tutaj ustawimy na jazdę w polu i przerzucamy delikatnie, to leci nam półbieg, a jak przerzucimy mocno, no to wskoczyło na lewo. Mam tutaj ofertę, proszę sobie w pauzę włączyć, będzie wszystko widać, co tam jest. WOM. O, łącznie z ceną. Tutaj się załącza właśnie 540 WOM, 1540 EKO. Zbiornik NatBlue. Zbiornik na olej napędowy. Tam się mieści chyba 190 litrów oleju napędowego. Z przodu mam taki obciążnik 800 kg. On jest wyrobiony z betonu. Tam kabel. W tej chwili ponoć jest tutaj Roltex, można sobie zamówić takie to gdzieś tam dodatkowo. To już z Roltexu mi to dodatkowo dorzucili. Ktoś tam mi to wykonywał, nie jest to oryginalne w klasach. Opony mam z tyłu 600 na 65 na 80 na 38, a z przodu 480 na 65 R28. Szerokie, fajne opony. Tutaj robię, dzisiaj jest 1 wrzesień i robię podorywkę, bo tak, wsiewałem żyto z seradele, bo to jest uprawa ekologiczna. Wszystko mam ekologiczne w gospodarstwie. Czekałem, aż mi tutaj te nasiona dojrzeją, żeby później wymieszać to i żeby te resztki pożniwne wymieszać i żeby znowu te nasiona wschodziły jeszcze tam 2 miesiące do orki. No ale coś przedłuża się. Mniejsza z tym. Tam obornik czeka jeszcze na wywózkę, to już przed orkę zimową. Przed orką zimową. Komputer CIS z kolorowym wyświetlaczem. Już bogatsza wersja, ale też wygodniejsza. Tutaj mamy załączanie, automatyczna zmiana. Teraz jest, o teraz jest. Włączona. Automatyczna zmiana biegów. Tutaj jest siedzisko dla operatora. Pod nim jest lodówka. O, wody zapomniałem wziąć.
Boże, tutaj młoto, bo mam zgięte jedno tam z tyłu. Jak kamienia trafię, to śruby wymienię i jedno mi się nie chce cofać, muszę młotem walnąć i to wszystko mam tu blisko. Bo dużo kamieni jest na tym polu. Wyjątkowo dużo. Okay. Teraz tak, muszę włączyć sprzęgło. F4 i dać do tyłu. O, załączyło mi się na wsteczny. I teraz przerzucam sobie tym tylko. Tutaj jest rewers, przód, tył też, no ale w tej chwili go nie używam. Kabina jest też amortyzowana. Kawałek przejedziemy się. Super jest ten szyberdach na przykład otwierany. O, mało co widać. Fajnie wieje, tylko że się kurzy. Ale jest klimatyzacja, więc nie trzeba otwierać. Teraz ciągnie. Fajnie to miesza. Podcina mi pesz i te wszystkie chwasty niepotrzebne, bo nie mogę tego zlikwidować chemicznie. No i tak, to co tam gdzie mam się drzy, to wcześniej porobiłem podrywki, bo już tam gdzieś za tydzień będę orał. A tutaj jeszcze sobie powoli ambele pozwoziłem niedawno. Leży 100 bel. Sobie do domu powożę pod dach wolnym czasem, na razie zrobię tutaj. No i to by było tyle, tak pokrótce. Pozdrawiam, postaram się nagrać następnego vloga. Jakoś tam może będzie coś widać, bo mam kamerkę na to GoPro iPhone J5, więc troszkę to nie jest 100% dobrze nagrane jakościowo. No nic, dziękuję bardzo, do zobaczenia.